Bardzo dziękuję, Agata, za przedstawienie. Witam Państwa serdecznie. Faktycznie dzisiaj jestem w roli prelegentki. Normalnie tutaj zajmuję pozycję Agaty i witam gości, którzy uczestniczą w ramach naszych spotkań, w ramach projektu Geofizyka dla Każdego. Bardzo się cieszę, że temat badaczek polarnych, polskich badaczek polarnych po raz kolejny się pojawia. Ja już miałam przyjemność wcześniej prowadzić takie webinarium dotyczące z kolei historii kobiet na wyprawach polarnych, więc gdyby Państwo byli zainteresowani tą tematyką, to mamy nagranie z tego webinarium i odsyłam na kanał Instytutu Geofizyki na YouTube, gdzie to nagranie można znaleźć, więc tutaj już nie będę ponawiała pewnych wątków, które wtedy wybrzmiały, żeby skupić się tylko na poszczególnych osobach, o których dzisiaj chciałabym opowiedzieć. Kolejna kwestia to też jest taka, że może ten webinar nie będzie dzisiaj aż tak bardzo naukowy, choć oczywiście ten pierwiastek naukowy będzie w nim mocno obecny. Będzie to też wynikało z tego, że chciałabym pokazać, jak szerokie może być podejście do tego, co rozumiemy jako naukę, że z jednej strony kobiety, o których będę opowiadać, miały z tą nauką w którymś etapie swojego życia pewien związek, i na przykład w jaki sposób zainspirowało je to do dalszych działań, ale też oczywiście są panie, które są takimi prawdziwymi z krwi i kości badaczkami i faktycznie całe swoje życie zawodowe tej nauce poświęcają. I trzecia rzecz to taka, że oczywiście nie sposób przedstawić wszystkie panie, które zajmują się badaniami w rejonach polarnych, więc ja oczywiście skupiłam się na kilku wybranych sylwetkach. Właściwie wszystkie wywiady czy więcej informacji na temat pań, które dzisiaj przedstawię, mogą Państwo znaleźć na stronie mojego projektu polarniczki.pl. O tym projekcie powiem na końcu. Także proszę traktować dzisiejsze webinarium jako taką inspirację. Krótki, bo krótki, ograniczony czasowo przegląd, ale oczywiście wynika to z konkretnych sytuacji. Na sam początek oczywiście takie małe przypomnienie, bo Państwo tutaj, którzy uczestniczą w naszych webinariach, doskonale się orientują w tematyce, jeśli też chodzi o rejony polarne, bo ta tematyka tutaj też często gości w ramach naszych środowych spotkań. Jeśli chodzi o ilość stacji polarnych, jaką zarządza nasz kraj, to jest całkiem spora liczba, mianowicie w Arktyce tych stacji mamy 5. Jest to stacja całoroczna, Polska Stacja Polarna Hornsund na Spitsbergenie, którą zarządza Instytut Geofizyki, którego mam przyjemność być pracownikiem. Jest to stacja, która została założona pod koniec lat 50. Od 78 roku funkcjonuje jako placówka całoroczna i co roku jeżdżą tam wyprawy badawcze. Oprócz tego są 4 stacje uniwersyteckie, które są zarządzane przez kolejne uniwersytety z Torunia, z Lublina, z Poznania i z Wrocławia. Także te stacje uniwersyteckie, one powstały w latach późniejszych, w latach 70., 80., jak tutaj Państwo mają zaznaczone na tej mapce. To, że Polska posiada stacje polarne akurat w tej części świata, akurat na Spitsbergenie w archipelagu Svalbard, wynika z tego, że jesteśmy sygnatariuszem traktatu spitsbergeńskiego z 1920 roku, który umożliwia państwom, które go podpisały, wykorzystywanie w celach gospodarczych, ekonomicznych bądź naukowych terytorium archipelagu i my korzystamy bardzo aktywnie właśnie z tej możliwości naukowej. Na webinarium, które wcześniej prowadziłam, mieli Państwo możliwość dowiedzieć się, jak to było z kobietami, które pojawiły się właśnie w tej części świata i zaczęły uczestniczyć w wyprawach polarnych, ale to zostawiam Państwu w ramach uzupełnienia, jeżeli Państwo tylko zechcą czegoś więcej się na ten temat dowiedzieć. Tutaj z kolei przenosimy się z półkuli północnej na półkulę południową, ponieważ tam też znajdują się polskie stacje. Ja tak mówię o tym, żeby też Państwo mieli mniej więcej odnośniki, ponieważ kobiety, o których będę dzisiaj mówić, są związane zarówno z Arktyką i z Antarktyką, a czasami właśnie pracowały bądź na północy, bądź na południu, więc żebyśmy wiedzieli mniej więcej, w jakich placówkach mogły pracować, choć oczywiście część z tych pań, o których dzisiaj powiem, pracowała również za granicą, w zagranicznych stacjach polarnych, więc nie tylko ograniczały i nie ograniczają swojej działalności badawczej do Polski i do polskiej nauki. W Antarktyce mamy 2 placówki. Jedna to jest placówka
znajdująca się na Antarktydzie Wschodniej, w oazie Bangera. Jest to polska stacja antarktyczna imienia Antoniego Bolesława Dobrowolskiego. Ona została w 1959 roku przekazana Polsce przez Związek Radziecki. No i do tego czasu odbyły się tam cztery polskie wyprawy. Jak Państwo widzą na tej mapie, nie jest tam łatwo się dostać. O samej tej wyprawie sporo też pisaliśmy, mówiliśmy, ponieważ na przełomie roku 2021 i 2022 czwórka naszych geofizyków dotarła właśnie tam do stacji z takim projektem rewitalizacji tej placówki i też z badania potencjału badawczego pod kątem ewentualnego wznowienia wypraw polarnych właśnie w to miejsce. Natomiast drugą stacją, która znajduje się już w Antarktyce Zachodniej, znajduje się na wyspie Króla Jerzego w archipelagu Szetlandów Południowych, jest Polska Stacja Antarktyczna imienia Henryka Arctowskiego, która funkcjonuje nieprzerwanie od 1977 roku. Ja sobie jeszcze wezmę, przepraszam, zegarek, żeby patrzeć na czas, żeby za długo Państwu tutaj nie opowiadać. Wszystko mam pod ręką. Dobrze. Zacznę od tego zdjęcia, ponieważ kiedyś na jednej z lekcji dla uczniów zadano mi takie pytanie, czy panie pracujące na stacjach polarnych noszą sukienki? Prawda, że ładne pytanie? Oczywiście odpisaliśmy wtedy, że tak. Sfotografowałyśmy się razem z moimi koleżankami na dowód tego, że panie faktycznie sukienki noszą. I niestety nie zachowało się zdjęcie moje w sukience czerwonej, bo właściwie od sukienki czerwonej zaczęła się cała historia z sukienkami, kiedy jechałam na swoją pierwszą wyprawę całoroczną na Spitsbergen w latach 2012-13. Moja koleżanka Marta Kondracka po lewej stronie, doktor, która pracowała jako geofizyk i prowadziła obserwacje sejsmologiczne na stacji podczas naszego zimowania, a wcześniej już była na Spitsbergenie, powiedziała mi: koniecznie spakuj czerwoną sukienkę. No i właściwie nie wiedziałam, po co ta czerwona sukienka. To jest, Marta swoją właśnie ma na sobie tutaj na tym zdjęciu. Ja akurat ubrałam inną, ponieważ to była inna okazja tutaj sfotografowana. Obchodziłyśmy razem z pozostałymi uczestnikami naszej wyprawy pierwszą studniówkę, czyli pierwsze 100 dni na stacji przetrwane wspólnie, bez większych konfliktów. I w związku z tym była wielka feta. Natomiast czerwona sukienka wyjaśniła się wtedy, kiedy był Dzień Kobiet i Marta zaproponowała: słuchaj, koniecznie załóżmy te czerwone sukienki, bo jest nasze święto. I faktycznie jakoś tak spontanicznie to świętowanie się zaczęło. Koledzy coś przygotowali smacznego w kuchni i zrobiła się od razu świąteczna atmosfera. Więc taki element związany z sukienką na wyprawie polarnej jak najbardziej się pojawił. I oczywiście tak, panie zabierają sukienki, spódnice. Rzadko je, bo rzadko je zakładają, ale są zawsze ku temu okazje, żeby coś takiego zrobić. I też tutaj może część z Państwa, która mnie słucha, która uczestniczyła czy w poprzednich webinarach, czy sama posiada doświadczenie polarne, wie, że tego typu wydarzenia zawsze urozmaicają pobyt w takim dość monotonnym, psychologicznie izolowanym środowisku. Jest to po prostu ważne, żeby jeden dzień jakoś odróżniać od drugiego, więc takie świętowanie, oprócz tego, że jest bardzo miłym akcentem, też pozytywnie wpływa na psychikę i pozytywnie wpływa na całą grupę, która w to świętowanie jest zaangażowana. Taka tylko informacja, żeby tutaj te panie i nazwiska tych pań się pojawiły. Chodzi o pierwsze panie, które brały udział w wyprawach letnich do Arktyki na północ i w ramach wypraw polskich organizowanych przez polskie jednostki badawcze. Pierwszą panią, która się pojawiła i faktycznie zostało to odnotowane, między innymi zostało to odnotowane w takiej publikacji z 1964 roku Stanisława Siedleckiego, Dom pod biegunem. Stanisław Siedlecki był założycielem polskiej stacji polarnej Hornsund, która obecnie nosi jego imię od 2009 roku, jeśli dobrze pamiętam. I właśnie tam pojawia się adnotacja o pani Zofii Michalskiej, która w 1959 roku jako asystentka profesora Różyckiego przyjechała w grupie badawczej kilkuosobowej, która miała prowadzić badania na Spitsbergenie. Pani była geografem z Uniwersytetu Warszawskiego
I faktycznie była tą pierwszą, i nie tylko zresztą profesor Siedlecki pisał o tym fakcie, również profesor Schramm w swoich wspomnieniach dotyczących pobytu na Spitsbergenie, także stosowny ustęp w książce się znajduje. Kolejną osobą jest pani Anna Wanda Siedlecka, która w 1960 roku była na Spitsbergenie. Pani geolog związana zawodowo z Akademią Górniczo-Hutniczą z Krakowa, którą swoją drogą miałam przyjemność poznać osobiście w 2019 roku. W październiku dotarłam wtedy do Hiszpanii, miejscowości El Abril, gdzie pani Anna spędza europejską zimę, natomiast europejskie lato spędza w Norwegii. Także ma ponad 90 lat, ma się bardzo dobrze, jesteśmy w kontakcie mailowym i faktycznie możliwość spotkania się z taką postacią była dla mnie niesamowitym doświadczeniem. Na pewno łatwiej jest wskazać, która z pań jako pierwsza dotarła na Antarktydę, jeśli mówimy oczywiście o Polkach, bo jeśli chodzi o Antarktykę, czyli to szersze pojęcie, to przyznam szczerze, nie jest to takie łatwe. Jest parę nazwisk, które kobiet, które uczestniczyły w wyprawach letnich czy wyprawach morskich na statkach badawczych do stacji Arctowskiego w latach 70. i te nazwiska Państwo mogą znaleźć na stronie polarniczki.pl. Później powiem, gdzie można ich szukać. Ale faktycznie w przypadku Antarktydy mamy jednoznaczną informację, że pani Alina Centkiewicz dotarła jako pierwsza Polka i siódma kobieta na świecie na ten kontynent. Było to związane z przejęciem czy przekazaniem przez Związek Radziecki stacji Oasis w 1959 roku Polakom, którzy wtedy na statku rosyjskim razem z rosyjską ekspedycją Michał Kalinin dopłynęli do Mirnego, potem zostali przetransportowani właśnie do oazy Bangera, gdzie znajduje się polska stacja. Pani Alina nie brała udziału w samej ceremonii przekazania stacji Polakom, natomiast no, udało jej się przelecieć nad lodowcem Shackletona. Trochę informacji na temat tego incydentu można znaleźć w niektórych książkach Centkiewiczów, na przykład w książce Kierunek Antarktyda. Miała to być decyzja rosyjska czy rosyjskiego pilota śmigłowca, który nie pozwolił, aby pani Alina dotarła do stacji. Może było to związane z pewnymi przekonaniami, z przesądami, ale o tym wspominałam w poprzednim webinarium, więc powtarzać się nie będę. Natomiast pani Alina nie była badaczką, mimo tego, że później razem z mężem pisała sporo o eksploracjach polarnych, nie tylko polskich. Była pisarką, publicystką, a pojechała na wyprawę jako w ramach takiego stypendium z Ministerstwa Kultury. Więc w ten sposób udało się pani Alinie dotrzeć na Antarktydę Wschodnią. Kolejna kwestia, jeżeli Państwo są zainteresowani, ogromnie polecam Muzeum Historyczne w Legionowie, gdzie znajduje się stała wystawa poświęcona twórczości Aliny i Czesława Centkiewiczów. Bardzo ciekawe miejsce. Wystawa jest niewielka, aczkolwiek bardzo nowocześnie i interaktywnie opracowana. Jest nawet iglo, model iglo dla dzieci, aczkolwiek ja oczywiście musiałam spróbować, czy jestem w stanie się do niego zmieścić i udało się. Natomiast bardzo duża część zbiorów, jakie tam można obserwować i oglądać, również jest też archiwum, gdzie znajduje się ta część zbiorów, które nie są z kolei publikowane na wystawie, pochodzi ze zbiorów pani Temenuszki Wdowczyk, która mieszka w Nowym Dworze Mazowieckim i która jest oficjalną spadkobierczynią spuścizny literackiej państwa Centkiewiczów. Więc z panią Temenuszką też miałam przyjemność się poznać. Jest ona w stałym kontakcie z muzeum i faktycznie te zbiory są w dobrych rękach, także jest to, zdaje się, jedyne tego typu miejsce w Polsce, jeśli chodzi o pamiątki po obu pisarzach. Kolejna bardzo ciekawa, inspirująca historia. A zaczęła się ona właściwie tak, że pewnego razu, 2 lata temu, zadzwoniła do naszego Instytutu Geofizyki pani właśnie Ludmiła Szal-Cieślak, która powiedziała, że no teraz jest kolejna wyprawa na Spitsbergen, bo faktycznie co roku nabór na wyprawę jest organizowany mniej więcej jesienią, a że ona ma właśnie taką historię, kiedy
wcześniej taki wyjazd nie do końca był możliwy. No i jakoś tak się złożyło, że koleżanka z działu logistyki przekazała kontakt do pani Ludmiły mnie, jako że interesuję się historiami kobiet w rejonach polarnych i od słowa do słowa udało mi się z panią Ludmiłą spotkać we Wrocławiu. To akurat jest zdjęcie z zeszłego roku w kawiarni Literatka przy Rynku Głównym, natomiast to spotkanie powtórzyłyśmy dosłownie parę dni temu. Również miałam przyjemność być we Wrocławiu i również między innymi w tym miejscu wypiłyśmy wspólnie kawę. I właściwie historia miała miejsce latem 59 roku, kiedy pani Ludmiła była 21-letnią studentką Wyższej Szkoły Plastycznej, obecnie Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. A więc zupełnie niezwiązana ze światem naukowym, ale ponieważ znała bardzo dużo pracowników, czy przyszłych polarników, albo nawet już polarników z Uniwersytetu Wrocławskiego, między innymi znała się później ze Stanisławem Baranowskim, czy ze Stanisławem Siedleckim, postanowiła pojechać na wyprawę. To były czasy, kiedy nie można było tak po prostu, będąc kobietą, wsiąść na statek i popłynąć, więc pani Ludmiła przekradła się, to bo w ogóle cała historia, tą historię można przeczytać na portalu polarniczki.pl, do portu wojennego na Oksywiu i tam dostała się potajemnie na pokład okrętu hydrograficznego Bałtyk, na którym płynęła trzecia wyprawa na Spitsbergen. No i oczywiście wszystko byłoby pięknie, ładnie, ale niestety została odkryta po niespełna 2 dobach. No i musiała opuścić statek. Obawiano się początkowo, że to źle się skończy, ponieważ no, podejrzewano, że jest szpiegiem, ale kiedy sprawa się wyjaśniła, że jest tylko żądą przygód studentką, która w dodatku jest żeglarką, no to oczywiście wszystko zakończyło się w bardzo takiej miłej atmosferze. Nawet kapitan Bałtyku zaprosił panią Ludmiłę do siebie na obiad w mesie oficerskiej. Także bardzo, bardzo ciekawa historia. Pani Ludmiła na Spitsbergen nie dotarła. Późniejsze losy jej życia pokierowały ją faktycznie w stronę artystyczną, także została artystką. Do dziś bardzo aktywnie działa we wrocławskim świecie artystycznym. Natomiast do tej historii wraca z bardzo dużym takim rozrzewnieniem i łezką w oku. Kolejna postać, którą Państwu chciałabym przedstawić. A, i jeszcze jedna rzecz, bo zapomniałam dodać, że tę historię i właśnie nie było łatwo do niej trafić, bo ją opisano bardzo enigmatycznie w książce Zatoka Białych Niedźwiedzi Jana Józefa Szczepańskiego. Nie podano, o kogo chodzi. Ja tę książkę czytałam parę lat temu, więc bardzo się cieszyłam, kiedy poznałam personalia głównej bohaterki całego zajścia. I jest fragment z tej książki, który chciałabym Państwu zacytować. Cały okręt żyje sensacją, jaką było odkrycie pasażerki na gapę. Tu siedziała, pod tym brezentem, za windą. 48 godzin wytrzymała. Wszyscy szczerze współczują żądnej przygód dziewczynie. Tak niewiele brakowało. Znaleziono ją tuż przed wyjściem w morze. Śmiałość zawsze budzi sympatię. I to namiętne, jakże dziecinne łakomstwo przeżyć. Doktor habilitowana Wiesława Ewa Krawczyk. Również kolejna bardzo ciekawa postać, jedna z bohaterek książki Polarniczki. Chemik. Związana z Uniwersytetem Śląskim, która pojechała na Spitsbergen w 1979 roku. Jako po raz pierwszy na statku, no właśnie, wyleciał mi z głowy, jak się nazywał statek, ale faktycznie był to bardzo ciekawy rejs. Tutaj jest właśnie zdjęcie z chrztu morskiego, kiedy pani Wiesława przekraczała polarne koło podbiegunowe, północne. Podobno po drodze pojawił się dość silny sztorm, więc tam oczywiście niektórzy bardziej przesądni marynarze mówili, że to wina tego, że na statku są kobiety, ale na szczęście udało dotrzeć się bez przeszkód do stacji. I faktycznie pani Wiesława była tą osobą, która na zlecenie swojego przełożonego, docenta Mariana Puliny, zorganizowała pierwsze laboratorium chemiczne w polskiej stacji polarnej Hornsund na Spitsbergenie. Faktycznie to nie było proste. Bardzo ciekawa opowieść, jak się zdobywało pod koniec lat 70. próbówki, wszelkie kolby i wszelkiego rodzaju sprzęt laboratoryjny, którego nie dało się od tak po prostu kupić. Początkowo nie zakładano, że pani Wiesława w ogóle pojedzie na Spitsbergen, ale ponieważ tak całą wiedzę już zdobyła, jak to obserwatorium później na miejscu rozłożyć i umożliwić jego sprawne funkcjonowanie,
nie było wyjścia. Ale okazało się, że jest to strzał w dziesiątkę, ponieważ łącznie pani Wiesława brała udział w 10 wyprawach do Arktyki, nie tylko na Spitsbergen do Hornsundu, czy do Baranówki, czyli stacji należącej do Uniwersytetu Wrocławskiego, ale również do Nyalesundu, gdzie prowadziła projekt międzynarodowy. Również jeżeli by pogrzebać bardziej w takich archiwaliach filmowych, to jest film z lat 80. Kazimierza Błachija, który nazywa się Zimny ląd i tam również panią Wiesławę można zobaczyć. Natomiast co prawda lektor trochę się pomylił, bo uznał, że niemożliwe, żeby kobieta prowadziła badania na lodowcach w tym czasie, więc z pani Wiesławy zrobił się pan Wiesław. I stąd pani Wiesława używa dwóch imion. Wiesława Ewa Krawczyk, żeby już nie było wątpliwości, kto zacz. Co jest jeszcze istotne, pani Wiesława wspinała się w Tatrach, w Alpach, także miała doświadczenie wysokogórskie, które bardzo jej się przydało podczas prac terenowych na Spitsbergenie. Teraz, kiedy jest oczywiste, że jest każdy polarnik dostaje ekwipunek od swojego pracodawcy, czyli instytutu, który zarządza stacją na przykład, albo na samej stacji całorocznej, albo nawet tych sezonowych jest dostępny ekwipunek, z którego można skorzystać, na przykład idąc na lodowiec. Wtedy pod koniec lat 70. i w latach 80. każdy właściwie zabierał sprzęt prywatny. Raki, czekany, liny, to był sprzęt prywatny kupiony za własne pieniądze, jeżeli oczywiście ktoś się wspinał, należał do klubu wysokogórskiego czy speleologicznego. Także pani Wiesława ten sprzęt swój miała. I no, kiedy później, podczas kolejnego pobytu, zdarzył się wypadek na lodowcu, rozbił się śmigłowiec i organizowano akcję ratunkową, to ona była jedną z tych osób, która akurat została w bazie i opiekowała się osobami poszkodowanymi, natomiast ten swój sprzęt prywatny pożyczała kolegom, żeby mogli no, z niego skorzystać, poruszając się na lodowcu. I w związku z tym pani Wiesława została kierownikiem naukowym. Z tego, co udało nam się tutaj z panią Wiesławą wyszperać, a pani Wiesława też bardzo interesuje się historią polskiej polarystyki, faktycznie było to pierwsze stanowisko tego typu objęte przez kobietę w ramach 8. wyprawy glaciologicznej Uniwersytetu Śląskiego w 1986 roku do stacji Baranowskiego. Tutaj jest zdjęcie przed głównym budynkiem. Oprócz pani Wiesławy Ewy Krawczyk była tam również pani Jolanta Opołka, która uczestniczyła w tej ekspedycji kilkuosobowej. Faktycznie pani Wiesława wtedy posiadała największe doświadczenie, przede wszystkim terenowe, lodowcowe, które no, uprawniało ją do tego, żeby taką wyprawę poprowadzić. Maria Agata Olech, profesor doktor habilitowana z Krakowa, zawodowo związana z Uniwersytetem Jagiellońskim, pierwsza w Polsce lichenolog polarna i właściwie pierwsza, dzięki niej na Uniwersytecie Jagiellońskim pojawił się w ogóle stanowisko pracy lichenologa, czyli specjalisty zajmującego się badaniem porostów. Pod koniec lat 50. Przepraszam, nie 50., tylko 80., na początku lat 80. brała udział w wyprawach letnich na Spitsbergen, na przylądek Palfjoden, organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński. No, ponieważ dzięki temu, że dużo się wspinała i zajmowała się porostami, badaniem porostów nie tylko w naszych rodzimych górach, ale również w Alpach, miała doświadczenie bardzo duże dotyczące w ogóle porostów, a poszukiwano kogoś, kto zajmowałby się badaniami porostów w obszarze polarnym. I właściwie dzięki temu tak naprawdę stworzyła od podstaw pani profesor polską szkołę polarną, takiej botaniki, polską szkołę botaniki polarnej. Właściwie od niej się to wszystko zaczęło, ponieważ no, uczestniczyła w prawie 20 wyprawach polarnych do Arktyki, do Antarktyki. Była nie tylko na stacji Arctowskiego, z którym jest bardzo mocno związana i uwielbia to miejsce, do dzisiaj z łezką wokół o nim wspomina, to też była w stacji należącej do Indii, stacji Maitri, już na samym kontynencie antarktycznym. Także to doświadczenie ma bardzo bogate dla nauki, odkryła i opisała kilkadziesiąt nowych gatunków. No i jest takim faktycznie przykładem naukowca w pełni oddanego swojej pracy. Mimo wieku cały czas jest aktywna, cały czas ma pomysły. No i tylko tak troszeczkę jak rozmawiamy,
ma troszeczkę, może nie żalu, ale opowiada, jaka ta nauka, jakie to prowadzenie nauki wtedy, kiedy była w takim swoim rozkwicie życia zawodowego, było trudne, ponieważ był bardzo utrudniony dostęp do literatur zagranicznych. Nie jeździło się powszechnie na międzynarodowe konferencje, nie uczestniczyło się w międzynarodowych projektach. Wynikało to oczywiście z przyczyn politycznych, byliśmy za żelazną kurtyną, możliwości naszych naukowców były zdecydowanie mniejsze i faktycznie teraz czasami zdarza się, że dostaję coraz więcej różnego rodzaju zaproszeń z prośbą o odczyty na uniwersytetach zagranicznych, ale właśnie mówi, że niestety już coraz mniej chęci na tak dalekie podróże ma w sobie, co oczywiście jest bardzo zrozumiałe, a poza tym inne sprawy ją zajmują. Jakie inne sprawy? To mogę w sumie teraz zdradzić, bo oprócz tego, że pani profesor mieszka w Krakowie, to ma również dom w Tylmanowej, a sama wywodzi się z Sądecczyzny, z Nowego Sącza i tam jest bardzo ciekawe Muzeum Polarne. I miałam przyjemność je zobaczyć. To jest muzeum prywatne, które pani profesor stworzyła. Znajduje się u niej w garażu. No niesamowite okazy tam są, ze wszystkich wypraw, okazy geologiczne. Naprawdę, jeżeli państwo kiedyś będą w Tylmanowej, a będzie możliwość skontaktowania się z panią profesor, ja mogę chętnie w tym pomóc, to naprawdę warto tam zajrzeć. To jest jedno z naprawdę ciekawszych miejsc, nie mówiąc już o tym, jeżeli jest wraz z oprowadzaniem przez samą twórczynię, to naprawdę coś niesamowitego. Tutaj kolejne odniesienie do literatury. Jest to pamiątkowa księga przyjaźni Stanisław Siedlecki z 2002 roku, która została przygotowana przez wszystkich przyjaciół czy współpracowników profesora, więc generalnie można tam znaleźć bardzo ciekawe opowieści związane z historią polskich badań polarnych, z historią poszczególnych osób, no oczywiście głównie profesora Siedleckiego, który obchodził swój jubileusz. I tam jest właśnie artykuł napisany przez panią profesor, gdzie przywołuje jeden z wierszy, jaki napisał dla niej profesor Siedlecki. Bo profesor Siedlecki słynął z tego, że miał dar do opowiadania. Pewnie może gdyby jego losy inaczej się potoczyły, nie zostałby naukowcem, ale aktorem. Nie zostałby polarnikiem. Także ponieważ wtedy profesor Olech pracowała na przylądku Palfioden, między przylądkiem Palfioden a stacją w Hornsundzie, gdzie przebywał wtedy profesor Siedlecki, krążyła taka wewnętrzna korespondencja. Profesor Siedlecki nazywał panią profesor panią z przylądka Palfioden. No i właśnie taki fragment w tej książce profesor Olech cytuje: taki na skalę ornament przyprawił mnie trochę o zamęt. Muszę spytać się Agatki, czy to może po rozdrzadki. Oczywiście ten tekst jest o wiele dłuższy, ale właśnie jest takim sympatycznym akcentem, jakie można znaleźć oprócz tych wszystkich naukowych opisów we wspomnieniach dotyczących polskich badań polarnych. Kolejna osoba to Liliana Schönberger, która obecnie mieszka w Szwajcarii. Liliana Kesslinka, chyba bardziej znana doktor Kesslinka, bardziej znana pod tym nazwiskiem w środowisku polskim. Faktycznie już jakiś czas temu wyjechała z kraju, natomiast my poznałyśmy się w 2012 roku na Spitsbergenie. Ja przyjechałam jako uczestniczka 35. wyprawy polarnej. Lilka kończyła wtedy swoje zimowanie w ramach 34. wyprawy. Pracowała jako administrator stacji i jako edukator, edukatorka w takim projekcie ogólnopolskim promującym przedmioty matematyczne, ścisłe, przyrodnicze wśród uczniów polskich szkół EduScience. I właściwie ja przybyłam dosłownie na jej miejsce, także ona przekazywała mi obowiązki. Lilka z wykształcenia jest ornitologiem i robiła doktorat na Uniwersytecie Gdańskim w Katedrze Zoologii Kręgowców i zajmowała się właściwie ekologią różnych gatunków ptaków występujących w rejonach polarnych, głównie alczyków. Alczyki, takie biało-czarne ptaki z grupy alek, charakterystyczne dla Arktyki, występujące tłumnie w okolicach polskiej stacji polarnej Hornsund. Tam jest taka olbrzymia kolonia alczyków, licząca kilkadziesiąt tysięcy par, także jest dość spora. I faktycznie Lilka tam dość długo przebywała, prowadząc różnego rodzaju badania. Oprócz tego była 4 razy w sezonie letnim na Spitsbergenie.
I właściwie w pewnym momencie, tak jak właśnie Państwu mówiłam, że będę opowiadać też o tym podejściu do nauki takim różnym, że cały czas krążymy wokół tematów naukowych, ale no właśnie nie wszystkie kobiety, o których opowiadam, mogą się definiować, czy chcą się definiować jako badaczki. Więc w pewnym momencie Lilka zrezygnowała z prowadzenia dalszej kariery naukowej, uznała, że wybiera inną drogę. I właściwie ta jej wiedza z zakresu ornitologii, ochrony środowiska, bardzo się przydaje w ocenach środowiskowych podczas budowania farm wiatrowych. Więc ona współpracuje z różnymi podmiotami, czy to właśnie zagranicznymi, czy to też takimi, które budują te farmy wiatrowe w Polsce, i nam właśnie służy swoimi konsultacjami. Nie stroni od działań popularyzujących naukę, więc też jeszcze przez jakiś czas zdarzało nam się z Lilianą współpracować w ramach projektów edukacyjnych prowadzonych przez Instytut Geofizyki PAN. No i jeszcze oprócz tego jest przewodniczką w rejonach polarnych. Współpracuje z taką firmą Quark Expeditions i jeździ do Arktyki i do Antarktyki w zależności od sezonu, i tam opiekuje się turystami, którzy chcą zobaczyć rejony polarne, ale też dzieli się z nimi swoją wiedzą na temat no właśnie tego środowiska polarnego. Kolejna osoba to dr Agata Buchwał, Poznań. Bardzo energetyczna, bardzo, bardzo ciekawa postać, która z kolei jest związana z pracownią badań kriosfery, trudne te nazwy, na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznałyśmy się parę lat temu, wtedy rozmawiałyśmy między innymi do reportażu poświęconego polarniczkom. No i tam właśnie można znaleźć również informacje o działalności Agaty Buchwał. Muszę przyznać, że to jest taki przykład naukowca, który z jednej strony czerpie radość z prowadzenia nauki jako takiej, natomiast też potrafi doskonale się tą nauką dzielić z innymi. Ma z tego bardzo dużą radość. Dużo rozmawiałyśmy na temat działań edukacyjnych, jakie prowadzi dla najmłodszych, czy też dla osób dorosłych, także to nie ma znaczenia. I faktycznie opowiada o tym z ogromną pasją. W latach 2015-2020 była kierownikiem takiego projektu międzynarodowego w ramach stypendium Fulbrighta, w ramach którego zajmowała się badaniem krzewinek występujących w rejonach polarnych. Tutaj akurat jest z lewej strony zdjęcie, które wysłała mi Agata, pokazujące wierzbę polarną, a z prawej zdjęcie z mojego pobytu na Spitsbergenie, które pokazuje, jakiej wielkości jest ta krzewinka. Więc te krzewinki u Agaty były zdecydowanie mniejsze, ale no nie są to duże drzewa, w cudzysłowie, występujące w rejonach polarnych. I faktycznie Agata jest dendrochronologiem, czyli bada właśnie krzewinki pod kątem, co one mogą nam powiedzieć o przeszłości klimatycznej Ziemi. I w ramach swoich badań już wieloletnich w rejonach polarnych faktycznie wykazują jednoznacznie, że to, w jaki sposób ten klimat się ociepla, odbija się na krzewinkach. Może nie, bo odbija to się kojarzy trochę negatywnie, ale one wyraźnie reagują na te zmiany. Więc dużo ciekawych informacji na temat tych projektów można znaleźć. Też służę pomocą i służę linkami, jakby Państwo byli zainteresowani. Natomiast przechodząc do kolejnej osoby, to jest Sabina Kucięba, która 2 razy zimowała i w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie, i w Polskiej Stacji Antarktycznej imienia Henryka Arctowskiego. Z zawodu to jest bardzo też ciekawe połączenie, bo ona jest anglistką z wykształcenia, ale również jest geografem i studiowała geografię ze specjalnością klimatologia i ochrona atmosfery. Więc przyznam szczerze, że doskonale potrafi połączyć to swoje doświadczenie w pracy, jaką się zajmuje, i właściwie krążyła tak troszeczkę pomiędzy nauką a pomiędzy innymi zajęciami, bo z jednej strony prowadziła obserwacje meteorologiczne w Obserwatorium Geofizycznym Instytutu Geofizyki w Świdrze, ale potem nastąpił taki moment, że stwierdziła, że chciałaby spróbować pracować w korporacji w liniach lotniczych, katarskich liniach lotniczych, gdzie przez no, prawie 2 lata obsługiwała turystów z językiem angielskim. Więc to też pokazuje, jak czasami właśnie te nasze ścieżki zawodowe rozmaicie fluktuują,
ale wróciła. Wróciła do pracy w nauce, ale jak sama mówi, nie jest typem człowieka, który wytrzyma długo w laboratorium i będzie zajmował się opracowywaniem danych i spisywaniem, analizowaniem i tak dalej. To jest typowo człowiek terenowy. Ona sobie bardzo ceni chodzenie z plecakiem, mierzenie, pobieranie prób i tak dalej. I aktualnie Sabina jest pracownikiem British Antarctic Survey, bo zatęskniło jej się jednak w rejony polarne i bardzo chciała wrócić. I tam zajmuje się, pracuje na stanowisku Atmospheric Scientist w stacji Halley 6. Stacja Halley 6 znajduje się na lodowcu szelfowym Brunta i jest jedną z licznych stacji polarnych, którą zarządza British Antarctic Survey. Z tym, że od paru lat już przestała być stacją całoroczną, ponieważ no, z racji tego, że ten lodowiec szelfowy coraz bardziej się uszczelnia, stacja sama była już przesuwana w głąb lądu bardziej, żeby no, nie znajdowała się w tej strefie potencjalnie niebezpiecznej, stwierdzono, że no, ze względu na to jest to stacja sezonowa i faktycznie Sabina tam będzie jeździć, tak jej kontrakt jest skonstruowany, że w sezonach letnich będzie pracować na stacji Halley 6, a w pozostałej części roku w Cambridge. Więc to jest akurat zdjęcie, które mi przesłała. No i na chwilę obecną planów co do zmiany swojej dalszej profesji nie ma. Tutaj zdjęcie Sabiny, które z kolei nie było robione jeszcze na Antarktydzie, ale w Antarktyce, na stacji Arctowskiego pod lodowcem Lange podczas monitoringu hydrologicznego. Natomiast w dole mogą Państwo zobaczyć tą stację Halley 6 z powietrza. To jest bardzo ciekawa stacja, taka składająca się z modułów na takich łapach, które można przesuwać swobodnie. Także cała ta operacja przesuwania, przeciągania stacji została uwieczniona i można te filmiki zobaczyć w internecie, jak to wyglądało. Coś niesamowitego. No oczywiście wygląda dość kosmicznie, tego się nie da ukryć. No i znajduje się właśnie w tej części Antarktydy, jaką tutaj Państwo widzą na mapie. Pani profesor, doktor, habilitowana inżynier Monika Agnieszka Kusiak. Mam nadzieję, że żadnego z tytułów nie pomyliłam i nie zapomniałam. Jest to pani profesor, która pracuje u nas w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Wcześniej była pracownikiem Instytutu Nauk Geologicznych. Między innymi pracowała w Krakowie. I jak wcześniej jest geochemikiem izotopowym. Również otrzymała w 2016 roku Brązowy Krzyż Zasługi dla Nauki Polskiej, za zasługi dla nauki polskiej. Jest wybitną badaczką. No i bardzo się cieszymy, że taka postać pracuje i u nas w Instytucie. Jak Państwu wcześniej wspominałam o stacji imienia Antoniego Bolesława Dobrowolskiego, to właśnie pani profesor była jedną z właśnie jedyną uczestniczką, bo było trzech uczestników, łącznie czwórka uczestników do tej stacji. To była czwarta wyprawa geofizyczna na przełomie 2021-2022 roku. No i właściwie dzięki temu pani profesor była pierwszą kobietą, pierwszą Polką, która pojechała w ogóle w to miejsce i prowadziła tam badania. Dlatego warto to podkreślić. I generalnie to oczywiście nie była jedyna wyprawa polarna pani profesor Kusiak, ponieważ pracuje na Labradorze, Grenlandii, na Spitsbergenie, była również w stacji Arctowskiego, także tych wypraw polarnych na swoim koncie ma już dość sporo. Tutaj też od razu powiem, że w ostatnim tygodniku Przegląd pojawił się bardzo ciekawy tekst, w którym profesor Kusiak opowiada o codzienności w oazie Bangera na stacji Dobrowolskiego. Także ten tekst jest dostępny w wersji drukowanej i w wersji online, także można go sobie znaleźć. Tytuł jest W drodze na Marsa. I oprócz tego to kolejny przykład naukowca, który bardzo chętnie dzieli się swoją wiedzą i uczestniczy w różnego rodzaju takich akcjach promujących polską naukę. I to nie tylko w takim wymiarze popularno-naukowym skierowanym do młodzieży, do studentów, ale również takim międzynarodowym. Na przykład parę miesięcy temu pani profesor była w Nowej Zelandii, gdzie została zaproszona na obchody w ramach Dni Lodu tam organizowanych, wystąpiła z prelekcją, podczas której między innymi opowiadała o swojej pracy w stacji Dobrowolskiego. Także tutaj Państwo mogą zobaczyć jedno ze zdjęć zrobione podczas licznych spotkań. To niesamowite swoją drogą, że w ciągu tak krótkiego pobytu tyle tych spotkań się odbyło właśnie w Nowej Zelandii w związku z tym wydarzeniem.
I na koniec, no właśnie, bo już pewnie Państwo tą liczbę nazwisk na pewno nie spamiętają, natomiast no chciałabym, żeby takie ogólne poczucie było, że naprawdę w życiu można robić świetne rzeczy, bez względu na to, jak do tych świetnych rzeczy dochodzimy. I może niekoniecznie czasami takie definiowanie, zamykanie się w różnego rodzaju określeniach jest pomocne, bo pokazuje, że tak naprawdę można wiele różnych rzeczy robić, począwszy od jakichś epizodycznych, przygodowych wręcz prób bycia w rejonach polarnych, aż po konsekwentne jeżdżenie tam i pracowanie naukowo oraz no, osiąganie kolejnych etapów w swojej karierze naukowej. Bo tutaj właśnie Ilona Sekudewicz jest z kolei doktorantką i to jest ostatni, jeden z najświeższych wywiadów, jaki znajdą Państwo na stronie Polarniczki. Jest doktorantką w Instytucie Nauk Geologicznych w Warszawie. Natomiast też no już uczestniczyła w kilku różnych projektach badawczych, między innymi zajmowała się badaniem mikroplastiku podczas takiego rejsu badawczego po Bałtyku, ale właśnie całkiem niedawno wróciła z Georgii Południowej, gdzie była na rejsie badawczym, na statku badawczym Polar Stern, należącego do Instytutu Wegenera. I to jest właściwie taka ciekawa historia, bo udało mi się spotkać z Iloną w takim, mam wrażenie, bardzo istotnym momencie rozwoju jej dalszej kariery naukowej, bo ona właściwie zajmuje się badaniem izotopów promieniotwórczych naturalnie występujących w przyrodzie. I z jednej strony do tej pory ta geologia była takim jej głównym zainteresowaniem. Ona w ogóle pisała pracę magisterską o Sudetach, więc zupełnie geograficznie odległe miejsce. Natomiast no, trafienie w rejony polarne było od dawna jej marzeniem. I co prawda Georgia Południowa może nie jest jeszcze takim polarnym miejscem, bardziej subpolarnym byśmy powiedzieli, ale faktycznie no, czymś, co jest dla niej istotne zawodowo, no i na pewno na przyszłości zaowocuje, więc tutaj ja bardzo trzymam kciuki za doktorat, który jest już chyba z tego, co zrozumiałam, w fazie finalnej, no i żeby potem ta kariera naukowa dalej potoczyła się tak, jak Ilona to sobie zamarzy. To, co bardzo mi się podobało w tej naszej rozmowie, to to, że Ilona dużo mówiła też o takim zapleczu pracy naukowej, bo mnie się wydaje, że czasami się o tym zapomina, że tak patrzymy na naukowców, którzy podróżują po całym świecie, osiągają różne rzeczy, dostają tytuły, jakieś nagrody, ale zapominamy, ile tak naprawdę pracy się za tym kryje, ile ciężkiej pracy terenowej, noszenia prób, analizowania, pracy w trudnych warunkach i właściwie podczas tego no, parotygodniowego raptem rejsu badawczego, no już takie zetknięcie się z nauką, że są wachty, że bez względu na pogodę trzeba wyjść, bo jest na przykład stacja pomiaru prób, no to pokazuje właśnie, że to tak naprawdę składa się z takich mikrokroków, żeby osiągnąć coś, jakiś konkretny etap już w którymś momencie no, swojej kariery zawodowej. No i też bardzo takie inspirujące dla mnie było to, że nie tylko dla Ilony, ale też dla wielu pań, z którymi rozmawiałam w ramach projektu Polarniczki, to spotkanie z nauką to było w pewnym sensie pokonywanie swoich barier, swoich słabości. Dawało poczucie siły, że one dają radę, że potrafią, że sprawdzają się w takich trudnych, bo jednak w rejony polarne to są trudne warunki klimatyczne. Więc myślę, że takie przesłanie może być właśnie inspirujące dla każdego z nas, że tak naprawdę to wszystko zależy od nas, w jaki sposób będziemy realizowali nasze zamysły, to co mamy w głowach. Więc myślę, że to są takie uniwersalne postawy i bardzo miło mi też, że mogłam o tych paniach opowiedzieć tutaj podczas z jednej strony webinarium, a z drugiej strony z okazji Dnia Kobiet, ale to jeszcze nie wszystko. Mamy jeszcze chwileczkę, więc akurat idealnie. Obiecałam Państwu, że troszeczkę wspomnę o projekcie Polarniczki. To jest projekt, który prowadzę od 2019 roku. Na stronie polarniczki.pl mogą Państwo znaleźć taką zakładkę Uczestniczki Wypraw i tam są wpisane wszystkie polskie stacje, do których są organizowane regularne wyprawy. I tam są nazwiska. Tu od razu też apel, gdyby się zdarzyło, że Państwo znają jeszcze jakieś panie, których nie uwzględniłam w tym spisie, bardzo proszę o kontakt i o informację, to z przyjemnością uzupełnię. Natomiast taka informacja i też właśnie ten plakat, który Państwo widzą,
Pojawił się właśnie i opublikowaliśmy go dziś, nieprzypadkowo w Dzień Kobiet, ponieważ razem z reżyserem i dokumentalistą Kubą Witkiem od właściwie już ponad, prawie 2 lata już nam wyszło, pracujemy nad filmem dokumentalnym Polarniczki, w którym przedstawiamy 5 kobiet, 5 polskich badaczek, które opowiadają nam o różnych historiach ze swojej ścieżki zawodowej i życiowej. Więc ja Państwu za momencik pokażę teaser tego filmu. To jeszcze nie jest trailer. Nad trailerem jeszcze pracujemy. Natomiast mam nadzieję, że, czy mam nadzieję, no to już się na pewno wydarzy. Na wiosnę tego roku będzie premiera tego filmu. Więc na pewno na stronie polarniczki.pl, na Facebooku czy na stronie internetowej będzie informacja, gdzie dokładnie spodziewać się pokazów. W pierwszej kolejności będą to festiwale filmowe różnego rodzaju, ponieważ na te festiwale film jest zgłaszany przez nas na chwilę obecną, natomiast później z biegiem czasu, mam nadzieję, wejdzie do szerszej dystrybucji, będzie ogólnodostępny. Także teraz chciałabym Państwu jeszcze na koniec pokazać właśnie zapowiedź filmu. Tam na końcu jest informacja o zrzutce. Proszę się tym nie przejmować, ponieważ już film został sfinansowany i zrealizowany, ale właśnie ten teaser, myślę, Państwu da takie, no, taki wgląd na to, co tam można, co można w ramach tego filmu będzie zobaczyć. I taki przedsmak, który mam nadzieję spowoduje chęć zobaczenia całości. Od dawna interesuję się historią polskich wypraw polarnych. Sama jestem uczestniczką 2 całorocznych wypraw do Arktyki i do Antarktyki. Napisałam również kilka książek o tej tematyce. Od paru lat prowadzę projekt pod tytułem Polarniczki, który jest poświęcony polskim badaczkom rejonów polarnych. W mojej książce Polarniczki, zdobywczynie podbiegunowego świata, przedstawiłam historię Polek, które od początku istnienia polskich stacji badawczych i organizowania polskich wypraw brały udział w ekspedycjach do Arktyki i Antarktyki. Moja przygoda z krajami północy rozpoczęła się w 2016 roku, kiedy samotnie objechałem na rowerze Islandię. Od tej pory odwiedzam północ regularnie. Nakręciłem kilka filmów dokumentalnych na Islandii, Wyspach Owczych, na Grenlandii czy na Spitsbergenie, gdzie byłem uczestnikiem wyprawy naukowej zorganizowanej przez Instytut Oceanologii PAN w Sopocie. Po przeczytaniu książki Dagi, a wcześniej obserwowaniu jej bloga, który opowiada nieco zapomnianą historię polskich polarniczek, pomyślałem, że to świetny pomysł na film. Przedstawimy 5 bohaterek. Marię Agatę Olech, lichenolog polarną. Pierwszą kobietę na stanowisku kierownika całorocznej wyprawy polarnej. Annę Krzyszowską-Wajtkus, ekolog, która na Spitsbergenie prowadziła pionierskie badania wpływu człowieka i jego działalności na środowisko polarne. Wiesławę Krawczyk, chemik, która organizowała pierwsze laboratorium chemiczne w polskiej stacji polarnej Hornsund na Spitsbergenie, a także była pierwszą kobietą na stanowisku kierownika grupy naukowej. Annę Kołakowską, biotechnolog. Pierwszą kobietę, która zimowała, czyli uczestniczyła w całorocznej ekspedycji polarnej do Antarktyki, oraz Joannę Pocias-Karteczkę, hydrolog, która w latach 80. uczestniczyła w wyprawach naukowych na Spitsbergen i która, oprócz tego, że zajmuje się nauką, pisze wiersze. Przez wieki w wielu kulturach zakładano, że badania i eksploracje polarne są wyłącznie męskimi przedsięwzięciami. Powszechnie znane są nazwiska wielkich odkrywców, takich jak Amundsen, Shackleton czy Scott. Wśród polskich polarników zasłynęli Arstowski, Dobrowolski i Siedlecki. Tymczasem kobiety, które zajmowały się badaniami w rejonach polarnych, były bardzo często pionierkami w swoich dziedzinach i mają bardzo ważny wkład do całej tej historii. Niestraszne im było zimowanie w bazach i praca w trudnych polarnych warunkach. Wyniki tej pracy wnoszą wkład w badanie zmian klimatu i kondycji całej planety. Polarniczki to również opowieść o przyjaźni, o uporze w dążeniu do celu i spełnianiu marzeń. Już koniec dzisiejszego spotkania. Gdyby Państwo mieli jakiekolwiek pytania, to oczywiście jestem do Państwa dyspozycji. Łatwo znaleźć projekt Polarniczki w internecie, także też zachęcam do kontaktu taką drogą.